Siemano, siemano, witam serdecznie, jest ze mną Daveson, nie ma Paliona. Witam cię Filipie, no właśnie dlaczego? Dlaczego go nie ma, stary, ja chciałem z tobą porozmawiać, bo słuchaj, bo tu się strasznie nagmatwało. On tutaj jest, jakby ja rozumiem, że jest częścią tej naszej kampanii, ale tak, jednak mimo wszystko nie podoba mi się to, że my się skupiliśmy za bardzo na tamtej bazie, zamiast na tym, żeby znaleźć ten skarb, po który zresztą tutaj przylecieliśmy. I... Stary, ale skarb tam może być. Ale stary, czy widziałeś tam gdzieś skarb? Ja tam widzę tylko, że jest jakiś ametyst i jakieś takie podstawowe rzeczy, ale tam nie ma dużo skarbów, a powinno tego być o wiele więcej, przynajmniej tak nam powiedział ten gościu. Ale wiesz, no nie przeszukaliśmy tego w 100% jeszcze, tam jest dużo do odkrycia. I moim zdaniem, stary, to co nie proponujesz? Chodzi w ogóle o tamto miejsce. Moim zdaniem gdzieś jest jakiś inny kopiec jeszcze. Tak jak było w tej książce napisane, jest napisane kopiec. Szukajcie pod największym kopcem bogatej jaskini. Legenda głosi, że jest ukryta, ale osoba, która ją znajdzie, będzie bardzo bogata. Szukamy tego miejsca od lat, cała załoga umiera, a bogactw brak. Moim zdaniem w tej książce jest napisane to, że oni skupili się na tamtym pagórku i tam to rozkopują i myśleli, że to jest tam, ale po prostu się pomylili i to nie jest tam. I znaleźli tam coś, bo widać, że mają tam jakieś złoto i inne takie rzeczy, ale to nie jest to. Musi być coś jeszcze innego, gdzie po prostu jest faktycznie ten skarb, a to, co oni tam znaleźli, to jest tylko, nie wiem, tylko część tego. Kurde, tylko mi się wydaje, że teraz rozdzielenie, bo wiesz, Palion został tam. No to czemu on tam został? Dlaczego on tu nie przychodzi? No nie wiem, co on tam robi, no. Lepiej się nie rozdzielać, stary, będzie problem, nie? Go trzeba iść pilnować, bo on stary jest jakiś nieobliczalny. On zaraz się dogada z tymi kosmitami i nas zabije, ty. Nie no, ja mam dosyć. Dobra, słuchaj, zróbmy tak. Lec tam zobacz, czy z nim wszystko jest w porządku. Ja tylko skoczę do rakiety po jedną rzecz i zaraz tam przyjdę do was też, dobra? Dobra. Będziemy czekać. Dobra, to trzym się, zaraz tam będę. Yo. Dobra, widzowie, plan jest bardzo, ale to bardzo prosty. Ja idę, wcale nawet nie chodzi mi o tą rakietę. Moim zdaniem nie przeszukaliśmy tego księżyca nawet w 1%. Moim zdaniem ten księżyc jest na pewno o wiele większy i trzeba tutaj znaleźć miejsce, gdzie będzie większa góra, pod którą będzie całkiem możliwe, że schowane bardzo dużo jakichś bogactw, jakichś bogatych rzeczy i innych takich, takie, wiecie, te bogactwa, po które tutaj przylecieliśmy. Na pewno to nie jest ten kopiec, który oni tam rozkopali, na pewno musi być coś jeszcze. Ja wracam do naszej rakiety i zobaczę, postanowię wtedy, w którą stronę mamy w ogóle się udać, ale... Moim zdaniem coś tutaj musi być. Tylko ja muszę, nie wiem, ja po prostu nawet nie wracam tam teraz do nich. Oni sobie dadzą radę sami, ja nie mogę na to tracić czasu. Ja muszę teraz poszukać tego miejsca. Szukajcie pod największym kopcem bogatej jaskini. Legenda głosi, że jest ukryta, ale osoba, która ją znajdzie, będzie bardzo bogata. Szukamy tego miejsca od lat, cała załoga umiera, a bogactw brak. No i na drugiej stronie mi tu dopisali, że to sklaun. No bardzo fajne, okej, okay, bardzo super. Aż to usunę, żeby mnie to nie denerwowało. I teraz tak, jaki to może być kopiec? Wydaje mi się, że to na pewno musi być spory kopiec i to nie będzie coś małego. Tylko, że ja tutaj też w ogóle render dystans mam niezbyt wielki. No i tak naprawdę do tej całej rakiety to nie potrzebuję, mam do czego przychodzić, ale to będzie mój punkt, który będzie mi decydował o tym, w którą stronę mam iść. I teraz tak, lecę w tamtą stronę i zobaczymy, czy w tamtą stronę kryje się jakiś duży kopiec. Jeżeli tak, to jesteśmy ustawieni. Tam jest, widzę, że się robi jakaś górka, ale czy to jest... Nie, to chyba nie jest zbyt duża górka. No ale dobra, polećmy w tamtą stronę i teraz tak, ja muszę chodzić tak, żeby ciągle rakieta była odzwierciedleniem tego, w którą stronę poszedłem, żeby się nie zgubił. Idziemy ciągle przed siebie i za jakiś czas wrócimy tą samą trasą, żeby wrócić z powrotem do rakiety. Taki jest plan i mam nadzieję, że nam się to uda i że znajdziemy jakiś kopiec. Jeżeli tak, to jeszcze to jest napisane, że jest to jakoś ukryte. Czyli znalezienie tego na pewno, a nawet w 100% jestem tego pewien, nie będzie łatwe. No dlatego też mam kill-off, ale niestety właśnie kończy mi się trochę ten kill-off. Co też nie jest dobrym tutaj, prawda, znakiem. No ale mam nadzieję, że coś tutaj wykopiemy. Okej, dobra, zbliżamy się, tu są jakieś kopce znowu. Ale to nie są duże. To nie są duże kopce. To są takie pagórki, takie normalne pagórki, które niewiele zmieniają. Dobra, trochę zboczyłem z kursu. Musimy iść tu. No i zobaczyć, dobra, tu jest jakaś jaskinia czy krater. O, tam coś się zaczyna, no nie, to są jakieś małe. Kurczę, no nie, no ciężko strasznie, ale musiałem się od nich oddalić. Bo gdybym tego nie zrobił, to by była lipa. Wydaje mi się, że... Kurczę, to może być trochę daleko. Tam coś się zaczyna. Tam się zaczyna jakiś kopiec. Czy to jest to? Halo? Czy tu są jeszcze jakieś górki większe? No nie, no to wygląda jak świat super płaski, którym po prostu ktoś gdzieniegdzie zrobił lekką górkę. No nie, no to więc za chwilę... To nie są górki duże. Dobra, wiecie co? Wracam z powrotem w tą stronę... Daruję sobie, trzeba sprawdzić gdzie indziej, pójdziemy w tamtą stronę. Teraz jakby tam odbijemy od rakiety, czyli
Jeden, zaś wracać do tej rakiety, to jest jakaś tragedia. Dobra, mam rakietę i lecimy teraz w tamtą stronę. I tutaj, no nie wiem, czy tutaj coś będzie, ale no liczę na to. W tamtą stronę, stamtąd przejdźmy, bo tam jest ten kopiec, w którym oni już drążą, więc to już jakby nas nie interesuje. My lecimy w tą stronę, pyk, pyk. I teraz tak, co to tu mamy? Co to jest? To jest jakiś, krater? Czy co to jest? Halo? O! Co to jest? A, to chyba nic ważnego. No nie, dobra, to chyba nie jest nic mocnego. Wow, nie. Dobra, czy ja tu wyskoczę w ten sposób? Ale jaja. Ty, no, to jest niesamowite. Dobra, lecimy w tamtą stronę. Może w tamtą stronę będzie jakiś kopiec? Mam nadzieję, że tak. I coś znajdziemy. Ja nie wiem. Jestem ciekaw, jakie to w ogóle będą bogactwa. Moim zdaniem, no ja, tam było napisane, że kamienie jakieś tam szlachetne, czy coś takiego, w tej książce z umową, i było napisane złoto i takie inne rzeczy, więc no jakby, jak mam sobie tak pomyśleć, o, czekaj, zaczyna się jakiś kopiec, o, dobra, czy to jest to? Proszę, niech to będzie to, proszę, jak to jest ten kopiec? Jesteśmy uratowani, tylko to będzie ukryte jakoś. Teraz pytanie, czy my to znajdziemy odpowiednio szybko. No nie, proszę, żeby to było to. Chociaż to nie jest jakiś duży kopiec. Ale... O kurczę, tu też jest jakiś duży kopiec. Dobra. Nawet większy, dobra, to będzie to. O, będzie to. Dobra, to musi być to. To musi być to, nie wie... Jakie to jest ogromne. Tam są jakieś jaskinie. Dobra, jestem ciekaw, co jest na samej górze. Dobra, to musi być to. To jestem pewien, znaleźliśmy ten kopiec. Przecież to jest tak ogromne. Dobra, teraz tak, czy my tam wyjdziemy na samą górę? Ej, dobra, ja nie wiem nawet, gdzie my mamy te... Dobra, szukam tego na górze. Aczkolwiek wydaje mi się, że to mogą być któreś z tych jaskiń. Z tym, że to jest tak duże, że ja tego nie przeszukam zbyt szybko. To mi zajmie wieki przecież. Że ja tam będę wychodził 3 dni na górę. Dobra, widzowie, jestem już prawie na samej górze. Uwaga, patrzcie, widzicie to, ile ja musiałem przejść? Dobra, wychodzimy na górę. I uwaga, jestem na samej górze i co? I co? Kolejny kopiec za tym? No nie, no co wy sobie robicie, jaja jakieś? Dobra, tu są jakieś jaskinie, wchodzimy do środka. Wchodzimy tu. No nie, no proszę. Proszę. No nie mówcie, że tutaj nic nie ma. Nie, no dobra, tu coś... No i jak ja mam znaleźć tutaj jakąś wielką jaskinię z jakimiś drogocennymi rzeczami? Jak ja to mam zrobić, przepraszam bardzo, że ten kopiec jest tak ogromny, że ja, żeby go przekopać całego, to mi to zajmie wieki. Wieki mi to zajmie. Dobra, schodzę tutaj na dół do tego krateru jakiegoś takiego dziwnego. Nie wiem, może tutaj coś będzie, może trzeba przeszukać te kratery właśnie, nie wiem, to jest jakieś dziwne. Ja nie wiem, przecież nie ma szans tego znaleźć, krótko mówiąc, to jest niemożliwe. No tutaj też nie ma nic, no nie wiem. Albo się wkopię się na dół. Lecimy w dół i zobaczymy, może do czegoś się dokopiemy. A jak nie, to nie wiem, ale coś tu powinno być, no ja nie wiem. Albo chociaż znaleźć jakiś, cokolwiek, jakiś kawałek tego, wiecie, tego bogactwa. Nie wiem, jakąkolwiek rudę, cokolwiek. Nie no, kopię się. Nie no, dobra, to tak nie ma sensu, że ja będę kopał wieki, teraz mi się kilo skończy. Nie no, bez sensu. Co to jest? Okej! Mamy jakoś sugar box tu jest w ogóle. I mamy książkę. Znaleźliśmy je. Jest ukryte, bogate miejsce, my bogaci. Szukaj u podnóża góry. Minus 491 na 404. Oni nie mogą go znaleźć. Pilnuj skarbu, jest cenny. Okej. I dobra, szukamy na kordach w takim razie. Minus 400... Ile tam było? 491 na 404. Okej, czyli jesteśmy bardzo blisko. Teraz tak, 491 to jesteśmy... Ej, to już jestem. Tu. 491. W tamtą stronę musimy pójść. O kurczę, dobra. Czyli w tamtą? Czekaj, czy w tamtą? Ile to było? 404? To w tamtą, no. Dobrze powiedziałem. Dobra, czyli tam musimy iść. Czyli musimy przejść tą górę i szukać u podnóża góry. Minus 491 na 404. Okej, czyli tam jest ukryte wejście, chyba tak rozumiem. Bo tak, nie, napisali wejście, znaleźliśmy je, jest ukryte. Dobra, no chyba wejście ukryte, no w sensie, albo ta jaskinia ukryta po prostu. Dobra, no nie wiem, lecimy w tą stronę. Ustawmy się na 491 i idźcie po prostu przed siebie. Więc uwaga, tu musimy stanąć, uwaga. 491, mamy to, czyli wzdłuż tej linii i dotrzemy. O kurczę, dobra, uwaga, ile tam było? 404, czyli trochę daleko.
Ale dobra, już jesteśmy blisko. 370, 380. Wy nie widzicie kordów, bo ja tam mam kamerkę, ale dobra, 400. O! 404. 491 na 404. Jestem na tych kordach. Mamy to! Mamy to! Mamy to! Znaleźliśmy jaskinię! O Jezu, ile tego jest! Co to jest za jaskinia? Co my znaleźliśmy w tym momencie? Jo, ile tu jest bogactwa, co jest grane? Ej, dobra, 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 nie, ja muszę lecieć, ja muszę lecieć i pokazać chłopakom to. Muszę ich tu zabrać, musimy tu przyjść, to wszystko wykopać, wracamy z powrotem na Palionowo, mamy wszystko, co chcieliśmy. Wychodzimy stąd, wychodzimy, lecę po chłopaków i ja nie mogę, ile tam jest rzeczy, jakie to są bogactwa. Dobra, słuchajcie, w tym momencie jesteśmy bogaci. Nie pomyliłem się, nie chodziło o tamto miejsce. Chodziło o ten kopiec, był inny. Tak coś czułem, że tamto to jest tylko i wyłącznie podpucha. I tamci kosmici drążą totalnie niepotrzebnie. Dobra, wracam, jesteśmy bogaci. Yo!